Nasz dzisiejszy film jak pies z kotem to obraz, który opowiada o życiu, o rodzinie, o tym, co najważniejsze dla każdego z nas. Już sam tytuł nastawić powinien Was trochę do oglądania. Frazeologizm jak pies z kotem oznacza po polsku życie jak pies z kotem oznacza po polsku życie w ciągłej niezgodzie i ciągłych kłótniach. Jak rozwiąże się to w fabule filmu? Zobaczycie sami. Film to autobiograficzna opowieść Janusza Kondratyuka. Zanim zdradzę Wam, o czym jest ten film i powiem, dlaczego jest taki niezwykły, przyjrzyjmy się postaci tego reżysera, jego życiu, a przede wszystkim rodzinie. Urodził się w 1943 roku w miejscowości, która znajduje się na terenie dzisiejszego Kazachstanu. Ukończył państwową wyższą szkołę teatralną imienia Leona Schillera w Łodzi dla nas jako widzów filmu Jak pies z kotem najważniejsze są jednak jego relacje rodzinne i młodszy brat, czyli Andrzej Kondratiuk, który także był reżyserem. To Andrzej był tym bardziej znanym z braci, a wśród wyreżyserowanych przez niego filmów warto wymienić na pewno takie tytuły jak Hydrozagadka, W niebo wzięci, Jak to się robi czy Gwiezdny pył. W 2005 roku Andrzej Kondratiuk doznał udaru mózgu. Mówię o tym nie bez powodu. Otóż główny bohater naszego filmu musi zaopiekować się swoim obłożnie chorym starszym bratem, Andrzejem. Relacje rodzeństwa nigdy nie były dobre. Teraz Janusz nie ma wyjścia. Musi stanąć na wysokości zadania. Jedyną bliską osobą, jaką poza nim ma Andrzej, jest żona Iga. W tym miejscu warto znowu na chwilę się zatrzymać. Aleksandra Konieczna jako Iga Cembrzyńska. Daje na ekranie popis umiejętności aktorskich, których nie powstydziłaby się sama Meryl Streep. Czemu zwracam na to Waszą uwagę? Iga Cembrzyńska to ważna postać polskiej kultury. Tak naprawdę nazywa się Maria Elżbieta, a pseudonim Iga przyjęła na studiach. Zanim zaczęła grać, śpiewała. Po studiach zadebiutowała w teatrze telewizji. Jej debiut na wielkim ekranie to 1964 rok i film rękopis znaleziony w Saragoscie Wojciecha Hasa. To ważny film w historii polskiego kina. Iga całe życie gra i śpiewa, ale po 2000 roku kilka razy stanęła też z drugiej strony kamery. Wyreżyserowała filmy Pamiętnik filmowy Igi C i 48 godzin z życia kobiety oraz Ikara w spódnicy. Te dwa ostatnie filmy zaciekawią na pewno fanów sportu. Jeden opowiada historię polskiej kickboxerki, a drugi o mistrzyni świata w szybownictwie akrobatycznym. Filmowa Iga, która zamiast zająć się niedołężnym mężem, sama wymaga raczej dość intensywnej opieki, łatwo mogła zostać przedstawiona w sposób przerysowany i karykaturalny. Jednak dzięki kunsztowi aktorskiemu Aleksandry Koniecznej, aktorki grającej te role, Postać ta stanie się z całą pewnością jedną z pamiętniejszych osobowości ekranowych polskiego kina współczesnego. W internecie można z łatwością natknąć się na recenzje, które opisują film jako polskich nietykalnych. Na pewno znacie ten film. To historia czarnoskórego chłopaka, który podejmuje się opieki nad bogatym, sparaliżowanym mężczyzną. Film zyskał ogromną popularność na całym świecie i rzeczywiście skojarzenia z francuskim hitem w przypadku filmu jak Pies z kotem, wydają się nieuniknione. Mamy tu jednak do czynienia z nieco inną sytuacją. Więzy rodzinne, jakie łączą naszych bohaterów, i polski koloryt dodają tej słodko-gorzkiej opowieści lokalności i nastroju, z którym przeciętnemu widzowi będzie się łatwiej utożsamić niż z historią czarnoskórego opiekuna milionera. To, co przydarzyło się Januszowi i Andrzejowi, może spotkać przecież każdego z nas. I choćby dlatego warto ten film obejrzeć. Życzę Wam udanego seansu i do usłyszenia w następnym odcinku.